Cześć kochani, postanowiłam wykorzystać ten filmik, żeby troszeczkę pogadać z wami, właściwie opowiedzieć wam o moich planach na najbliższy okres na kanale. Dawno nie budowałam, głównie z tego względu, że jakoś ostatnio mi to nie idzie. Nie mam ochoty, nie mam pomysłów, a jak już mam pomysły, to po prostu jestem totalnie niezadowolona z tego, co buduję i prawdę powiedziawszy, nawet ta budowa była. Robiłam to trochę na siłę, żeby zmusić się do zrobienia czegokolwiek, żeby po prostu znów wejść w ciąg i znów zacząć budować i może rozbudzić w sobie potrzebę robienia tego. Nie wiem, z czego wynika mój problem. Być może z tego, że musiałam zrezygnować z elementów ściąganych z internetu, z obiektów dodatkowych do Simsów, ponieważ po tym, jak pojawiło się tak wiele dodatków oficjalnych, mój komputer przestaje sobie z nimi radzić i z tego względu postanowiłam ograniczyć po prostu ilość rzeczy ściąganych z internetu i gram już na razie przynajmniej wyłącznie na tym, co jest dostępne w oryginalnych The Sims. Myślę, że to się zmieni, ale jeszcze jakiś czas taka sytuacja potrwa, ponieważ po prostu będę musiała zakupić nowy, lepszy komputer, a nie planuję tego robić w tym roku, w każdym razie na pewno nie w jego pierwszej połowie. No więc na razie póki co muszę sobie radzić tak, jak jest. I nie wiem, czy. Nie wiem, czy będę budować, czy będzie mi się chciało budować. Spróbuję, postaram się. Może macie jakiś pomysł na fajne challenge z wykorzystaniem właśnie wyłącznie maxisowych obiektów? Może coś podpowiecie i ułatwicie mi zadanie. Będę bardzo wdzięczna. No więc tak, jak widzicie, budowla, zresztą jak widać po tytule, dotyczy wampirów. Z tego względu, że ostatnio grałam sobie sama bardzo dużo właśnie wampirzymi simami i doszłam do wniosku, że brakuje w świecie czegoś takiego, wiecie, typowo wampirzego, jakiegoś takiego wampirzego pubu, baru, do którego ludzie niekoniecznie chętnie by się ludzcy simowie niekoniecznie chętnie by się zapuszczali. O ile no na przykład czarodzieje mają ten swój świat i takie swoje miejsca w nim, o tyle wampiry są tego pozbawione, więc pomyślałam, że czas, żebym sobie coś takiego wybudowała. Tak, a właśnie, a propos wampirów. Ponieważ, jak powiedziałam na początku, chciałabym opowiedzieć wam troszeczkę o moich planach na kanał na najbliższy czas i zmianach lub też braku zmian, które nastąpią. Pomyślałam, że w związku właśnie z tym, że gram wyłącznie z obiektami z Maxis, będzie problem z dokończeniem niektórych serii, które zaczęłam i jak na razie porzuciłam. I zastanawiałam się, które z serii, które są już na kanale, da się dokończyć, a z którymi będzie problem. I wydaje mi się, że na ten moment serią, którą najprościej będzie prowadzić dalej, będzie właśnie seria Wampirza, ponieważ nie było tam zbyt wielu odcinków, nie było tam też zbyt wielu obiektów spoza gry, więc myślę, że naszych tatusiów, to znaczy tatusia i wujka, po prostu poprzebieram i doprowadzę do takiego wyglądu typowo maxisowego i będę kontynuować tą serię, szczególnie, że wampiry ostatnio dosyć mocno mnie wciągnęły i mam ochotę ją kontynuować. Drugą serią, którą planuję dokończyć, jest seria Gilmorki, ponieważ również wydaje mi się, że będzie to możliwe bez obiektów spoza gry The Sims. Jeśli zaś chodzi o pozostałe rozgrywki, no tu już niestety będzie problem. Czarną wdowę uznaję za fejla,
Nie dokończę tej serii, nie będzie to możliwe głównie z tego względu, że po prostu zapisana gra, coś jest z nią nie tak, ona się zawiesza, wywala, po prostu wywala mnie z Simsów i myślę, że nie ma sensu się męczyć, nie ma sensu jej kontynuować, tym bardziej, że tam jest naprawdę bardzo dużo obiektów spoza Maxis, więc czy spoza Electronic Arts, no nieważne, spoza Simsów. Jako takich, więc niestety tą serię uważam za zamkniętą. Jeśli chodzi o serię Epopeja Kosmiczna, bardzo chcę ją dokończyć, ale nie w najbliższym czasie, właśnie ze względów, o których wspominałam wcześniej. Jej nie da się dokończyć bez obiektów spoza gry, więc muszę zaczekać. Aż będę miała po prostu lepszy sprzęt. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i wykażecie się cierpliwością. Owocki też na razie zawieszę z wyżej wspomnianych względów. Zastanawiam się troszeczkę nad ograniczeniem, znaczy ograniczeniem, nad tym, żeby spróbować pozwolić sobie jednak na używanie ubrań spoza gry. Ale nie wiem, czy to zrobię. Jeszcze się nad tym zastanowię. I jeśli się na to zdecyduję, to być może wrócą owocki albo jakiś inny challenge ubraniowy. I co dalej? No właśnie, co dalej? Może mi podpowiecie, ponieważ mam kilka rzeczy, które chciałabym zrobić, które zawsze chciałam zrobić, i myślę, że prędzej czy później one nastąpią. Zważywszy na to, że mam niewiele czasu, żeby grać, tak naprawdę, więc na pewno serii nie będzie dużo i na pewno nie będą się pojawiały często, ale postaram się wrócić do regularnego wrzucania na kanał różnych filmów. Zobaczymy. Wszystko zależy od pomysłów, tak naprawdę, i od tego, na co będę miała ochotę i na co wy będziecie mieli ochotę. Jeśli macie pomysły na jakieś serie lub jakieś challenge, bardzo proszę o podpowiedzi. Ustosunkuję się, pomyślę, zobaczymy. Jeśli chodzi o to, co ja bym chciała zrobić, to na pewno marzy mi się zrobienie challenge'u czy też serii dziesięciolecia. Troszeczkę epopeja kosmiczna miała być do niej podobna, ale myślę, że to i tak pójdzie w trochę innym kierunku. Ale znowu, właśnie z tymi dziesięcioleciami nie jestem pewna, czy granie bez dodatków spoza gry ma sens. Z drugiej strony byłby to dosyć duży challenge, żeby jako tako to wyglądało, a żeby używać wyłącznie tego, co oferuje nam sama gra. Zobaczymy. Poczekam na razie na ten dodatek, który oni planują z robieniem na dutach bodajże, czy coś takiego. Myślę, że to by nawet pasowało do tematu, do takich czasów sprzed 100 lat, sprzed, sprzed lat. Przepraszam, troszeczkę się gubię w swoich myślach. Więc myślę, że zaczekam, aż ten dodatek wyjdzie i wtedy zdecyduję. Marzy mi się też zrobienie czegoś w stylu simowego reality show. Wiecie, znacie te serie typu MasterChef, simowy lub też, nie wiem, żona dla księcia, czy coś w tym stylu. Też jeszcze nie wiem, na jakiej zasadzie miałabym to zrobić, jak chciałabym, żeby to wyglądało, ale myślę, że to mogłoby być ciekawe. Jeżeli macie jakieś pomysły w tej kwestii, to również dawajcie znać w komentarzach. A tymczasem zapraszam do oglądania dalszego ciągu tej budowy. Na samym końcu zobaczycie zdjęcia z tego, jak to ostatecznie wygląda. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Życzę miłego oglądania. Do zobaczenia i pa, pa!